Kierowca, który jeździ takim autem, może mieć przed sobą naprawdę spory kłopot. Także ci, którzy dopiero w planach mają zakup nowej maszyny, nie są świadomi, na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę. Nieznajomość prawa szkodzi, lepiej więc wiedzieć, że jeden z elementów w tych autach koniecznie trzeba sprawdzić. Powinni wiedzieć, czym jeżdżą, ale może się okazać, że wielu z nich nie ma pojęcia, że tak naprawdę padli ofiarą oszustów. Pomimo, iż nie jest to ich, oni mogą za to słono zapłacić. Kierowco, zwróć na to uwagę. Wszyscy kierowcy jeżdżący z roczników od 2009 roku do 2014 powinni być świadomi, że mogli zostać oszukani przez nieuczciwego sprzedawcę i auto, którym się poruszają, jest wadliwe. Prawo wymaga, aby wszystkie auta określane mianem diesla, czyli o zapłonie samoczynnym, posiadały specyficzny, który bardzo często jest wycinany. Jego posiadanie jest obowiązkiem zapisanym w przepisach od czasu, kiedy w życie weszła europejska norma emisji spalin Euro 4. Kierowca w bardzo łatwy sposób może sprawdzić, czy jego samochód posiada DPF. Jeśli okaże się, że nie, to konieczne jest przygotowanie się na wydatki. Dwukropek wycinanie tychów to nagminny proceder. Moim zdaniem nawet co drugie auto z tego okresu ma wycięty DPF, szacuje Paweł Matuszewski, pracujący w firmie Eurowatt Consulting. Część łasych na zarobek mechaników zwyczajnie wycina i miejsce po nim przykrywa spreparowaną pustą puszką imitującą część. Filtr DPF ma na celu zatrzymywanie cząstek stałych i oczyszcza spaliny z około 97%. Sadzy i wspomnianych wcześniej cząstek. Jego brak łatwo może stwierdzić nawet kierowca, który nie zna się na mechanice i zaglądanie pod maskę to dla niego czarna magia. Dwa. Sprawdź, jak wygląda rura wydechowa. Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy kierowca został oszukany przy zakupie auta, jest sprawdzenie tego, jak prezentuje się rura wydechowa. Jeśli przejedziesz po jej wewnętrznej stronie palcem, a po jego wyjęciu zobaczysz, że stał się czarny niczym noc, masz problem. Jeżeli więc jest i jest sprawny, nie ma takiej możliwości, by końcówka wydechu była wyraźnie osmolona. Sadza to pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Informuje Paweł Matuszewski. Ceny ów kształtują się od 3 do nawet 7 tysięcy. Złotych. Zamienniki to wydatek około 900 zł, a w obliczu przewidywanej zmiany polskich związanych z obowiązkowym posiadaniem DPF, lepiej zainteresować się tym teraz. Źródło: